Nazwisko Dometic, słuchajcie, tylko dziś, tylko teraz. Unikalna, ale w skali historycznej możliwość spotkania się z człowiekiem, którego uwielbiam, którego szanuję i który ma ogromną wiedzę. Mówię o nim, tak, Robert Mazurek, znany bardziej jako Mr. Akumulator. Jak ktoś na YouTubie ogląda zwierzęta, to proponuję przełączyć się na Mr. Akumulatora. Ogrom wiedzy, to co nas łączy, to miłość do techniki, do takiej techniki użytkowej, do techniki, która jest dla nas ważna i dzisiaj powiemy wam oczywiście o czym? O akumulatorach, bo najważniejszy w życiu jest akumulator. To jest motto mojego dobrego kolegi Roberta. On się trochę przedstawi, powie czym się zajmuje i co robi, a my przejdziemy dalej, bo chciałbym z wami porozmawiać nie tylko o tym, że mamy dla was lodówkę, że mamy dla was markizę, mamy dla was masę fajnych rzeczy, które są potrzebne w kamperze. O nich też będziemy rozmawiać, ale zaczniemy od akumulatora, bo to jest bardzo ważna rzecz, najważniejsza. Robert, daję ci głos. Nie ma ważniejszej rzeczy od akumulatora, bo każda wasza podróż i tak rozpoczyna się od przekręcenia kluczyka. Jeżeli akumulator zadziała, to możecie pojechać, jeżeli nie zadziała, to nie pojedzie. Natomiast może pytania, tak będzie wygodnie, tak będzie łatwiej. Ja oczywiście, że mam masę pytań. Akumulator oczywiście to jest jakby zmora ludzi, którzy mają przyczepy, kampery, kamperwany, inne rzeczy. Ale zapomniałem o tym, że akumulator rozruchowy w nowych samochodach, które są tutaj widoczne, jak się przecież zobaczycie, nowe Mercedesy, nowe Peugeoty, Citroeny, tam nie ma już klasycznego akumulatora, tak to mogę nazwać, tam nie ma klasycznego alternatora, tak to mogę też powiedzieć, i podobnie w waszych osobówkach. I teraz pierwsze moje pytanie jest takie, co się zmieniło w akumulatorach, bo one wyglądają tak samo. Teraz słuchajcie, jest mój akumulator, to Robert przybył ze Szczecina do mojego Forda F-150. Przybył dlatego ze Szczecina, bo nie można go kupić w Warszawie. Tak, taki przypadek. Więc dlatego zamówiłem. On wygląda tak samo jak grubsza, jak każdy inny akumulator. Jak opona, zawsze czarna. Robert, co się zmieniło w akumulatorach? Kiedyś mieliście akumulatory, w których były płyty dodatnie ujemne, one były pozalewane elektrolitem i tak to działało. I o dziwo, kiedyś akumulatory były bardzo solidnie wykonane, bo były na porządnych, grubych płytach. Producenci od wielu, wielu lat optymalizowali koszty produkcji i przeszli na bardzo cienkie, można powiedzieć, takie wadziewne płyty, cienkociągniowe. Kłamiesz. Powiedz, dlaczego przyszli cienkie? Dlaczego musieli to zrobić? Po pierwsze, klienci oczekują niskich cen. Po pierwsze, to jest ważna rzecz. Tutaj nie można powiedzieć, że to jest tak, że oni sobie myśleli, że będą robić gorsze produkty. Bo wielu z was, wielu użytkowników szuka niskiej ceny. Tylko, że za niską ceną kryje się to, że no ktoś musi coś w środku obciąć, przyciąć i tak dalej, żeby ta cena wyszła. Ale też prawda jest taka, że to też wiesz, że alternatory, rozruszniki, coraz mniej tego rozrusznik w szczególności, coraz mniej prądu potrzebuje, żeby uruchomić silnik. Kiedyś wystarczyło, znaczy kiedyś potrzebował 200-300-400 amperów, żeby uruchomić pomiar z takiego akumulatora. Dzisiaj w japońskich samochodach to jest dosłownie delikatny pobór prądu, ale ten rozruszniczek wręcz zamiałczy, tak mówią elektrycy, mechanicy, i już odpala. Natomiast akumulatory zaczęły być coraz bardziej obciążone, przez co pojawiły się takie technologie akumulatorowe jak EFB i technologie AGM. To jest akumulator AGM do Forda F-150 Adama. Elektrolit tutaj nie występuje w postaci płynnej, przez co ten akumulator może nawet teoretycznie pracować w takiej pozycji, choć ze względu na zasadę pracy kapilary, bardziej polecam, żeby mimo wszystko pion stał. Kapilara polega na tym, że tutaj elektrolit płynie, to jest takie specjalne grubczaste maty. Jest elektrolit, to nadal jest płynny akumulator z elektrolitem płynnym, tylko jest wchłonięty w taką specjalną grubczastą matę. Można podejść tutaj, nic nie chrupie, nic się nie wyleje z tego akumulatora, bo elektrolit jest dobrze zabezpieczony. Dodatkową zaletą akumulatorów, na przykład AGM-ów, jest to, że w przypadku starej technologii akumulatorowej te jony dodatnie ujemne, jak tam sobie pływają pomiędzy płytą dodatnią i ujemną, przemieszczają się przy rozładowaniu i ładowaniu, one potrzebowały mocno przemieścić się przez separator zrobiony z takiego miękkiego plastiku, się polietylen nazywa, i to było dość trudne dla nich. Natomiast tutaj płytę dodatnią ujemną przedziela gąbka, która jest nasączona tym elektrolitem. Z tego akumulatora damy radę dużo prądu wycisnąć w tej samej jednostce czasu, dużo więcej. Ten akumulator jest świetnym akumulatorem, bo prawdopodobieństwo, że on się zasiarczy, jest niewielkie. Prawdopodobieństwo, że rozwarstwi się elektrolit w tym akumulatorze, jest również bardzo niewielkie, bo nie ma go w postaci płynnej, przez co akumulatory rzadko używane na dole mają gęsto, kwaśnieją, płyty się wyżerają od dołu, a u góry jest woda. Kolejna rzecz. No dobrze, to przerwę. Mam taką lodówkę, skądinąd bardzo fajna lodówka w ogóle. I teraz tak, żeby wytłumaczyć ludziom, którzy z nami są.
Jeżeli ją podłączę pod klasyczny akumulator mokry tak zwany, tak? Czyli mamy tam elektronik, po zdjęciu korka mamy elektronik, widzimy, a pod AGM-a, to wiadomo, że nie wolno do tego dozerawy pompować. Ale który starczy na dłużej i który mu będzie mniej szkodziło podpięcie takiej lodówki? Rozładowanie do zera, jeszcze to wam wyjaśnię. Nie ma czegoś takiego jak rozładowanie do zera voltów i to oznacza rozładowanie do zera. 10,5 volta na akumulatorze oznacza, że rozładowaliście go do 100%. 100% rozładowania akumulatora to jest osiągnięcie napięcie 10,5 V. I to sobie jakby wyobraźcie. Akumulator ma napięcie 12,8, tak żeby się łatwo liczyło, żeby nie wchodzić w te miejsca po przecinku. 12,72 mA, 12,8 będzie nam się łatwo liczyło. Między 12,8 a 10,5 mamy tylko 2,3 V. Jak te 2,3 V podzielicie sobie na 100, to będziecie wiedzieć, że 1% rozładowania akumulatora to jest 0,0023. I jak mówię, że rozładowujemy akumulator o 100%, czyli lub tego przysłowiowego rozładowania o 100% pojemności, nie napięcia, tylko pojemności, to mówimy, że przy 10,5 V on ma. Te akumulatory, jeden i drugi, nam wystarczą na właśnie, czas rozładowania będzie bardzo podobny. Jeden i drugi wytrzyma tyle, bo tu jest załóżmy tam 70 amperów i w tamtym. Natomiast kwestie związane z obsługą tych akumulatorów będą już różne. Akumulator z płynnym elektrolitem będzie wymagał już zwykłego prostownika, którego macie w garażu, w podwójku, w dziadku i tak dalej. W akumulatorze z płynnym elektrolitem, jeżeli macie jeszcze dostęp do korków, to jest o tyle fajnie, że sobie odkręcicie, uzupełnicie brak wody i tak dalej. W tym akumulatorze nie dacie go rady odkręcić bez zniszczenia. Tam są zawory VRL-a, które regulują ciśnienie w środku tych akumulatorów. Tutaj przekroczenie napięcia 14,9 V powoduje to, że z tych mat elektrolit też będzie się wody. Elektrolit to jest 1/3 kwasu i 2/3 wody. Jeżeli przekroczycie napięcie 14,9 V i akumulator się już naładuje, to na płytach zacznie się robić elektroliza. Na płycie dodatku zacznie się wydzielać tlen, na płycie ujemnej zacznie się wydzielać wodę. Czyli woda, która tam jest, będzie się rozkładała na wodę i tlen. Zapory sobie z tym świetnie poradzą. Tu nie wybuchnie, nie jest uszkodzony akumulator, tu się nic nie stanie. Będzie bardzo powoli upuszczało sobie tutaj tymi filtrami ciśnienie. Nic się nie stanie, ale nie dolejecie wody. Przez co zakwaszenie będzie rosło, płyta będzie korodowała szybciej. Jak dołożycie do tego temperaturę, to nawet świetny akumulator za 8-9 stóp skończycie dużo wcześniej. Dlatego w przypadku akumulatorów AGM i żel jest bardzo, ale to bardzo istotne, żeby kontrolować napięcie. Jeżeli sobie z tym jakoś słabo będziecie, wystarczy sobie w YouTube wpisać Mr. Akumulator, zareklamuje siebie. Jest tam mnóstwo filmów. Polecam przerwę ci, bo oprócz tego, że mówimy o tym, że musi być specjalna ładowarka, najlepiej sobie kupić porządną i mieć to z pani, bo nikt z was nie jest tak kochającą osobą baterii jak Robert. Nie ma nic ważniejszego do akumulatora. Tak, nic nie ma nic ważniejszego w życiu do akumulatora, to jest jego motto, ja to chętnie powtarzam. Ale faktycznie na kanale Mr. Akumulator temat AGM-u jest bardzo pokazany, opowiedziany i to zachęcam. My staramy się dzisiaj wam powiedzieć, bo w świecie karawaningu ten prąd jest ważny. Więc wiemy, że na pewno nie możemy go wysuszyć, ładując go prostownikiem, który nie będzie dobrze stworzony. Można ładować prostownik, przy czym prostownik musi wtedy posiadać limiter napięcia lub musimy siedzieć sobie z voltomierzem i patrzeć, żeby nie przekroczyło 14,9, ale to jest bzdura. Teraz zakres ładowania. Mnóstwo z was zwraca się do mnie, w momencie kupiłem sobie w Lidlu i nie chcę mi naładować mojego akumulatora w tamperze, setki i w ogóle, co się dzieje i tak dalej. Pamiętajcie, że do tego typu akumulatora musicie dołożyć minimum 1/10 pojemności ładowania. Czyli jeżeli macie tutaj 70 amperogodzin, podzielicie to na 10, to minimum 7 amperów. Ale to jest mało dla takich akumulatorów. One przy niższych napięciach lubią wyższe natężenie. Nawet jeżeli byście go ładowali prądem o natężeniu 15 amperów, a nie przekroczycie w końcowej fazie 14,9, tym akumulatorowi nie zrobicie krzywdy. Także najbezpieczniejszy podział jest podział stary, klasyczny, którzy pamiętają ludzie, którzy obecnie mają 50-60 lat, podział przez 8. 70 przez 8, to jest mniej więcej spokojnie, te 10 amperów możecie ładować, jest to bardzo, ale to bardzo bezpieczne. I teraz odnośnie kamperów, jedna ważna rzecz. W kamperach przeważnie będziecie mieć dwa akumulatory. Pierwszy do rozruchu, drugi akumulator, który będzie tym hotelowym, kamperowym i tak dalej. Te akumulatory obowiązkowo rozdzielcie, jeżeli chcecie, aby alternator w trakcie jazdy ładował również ten hotelowy. Rozdzielenie mam na myśli przez jakikolwiek bezpieczny, dobrej klasy separator. Separator to jest urządzenie, które pozwoli, nie się montuje tak naprawdę między tym akumulatorem hotelowym, a akumulatorem, między akumulatorem hotelowym, wstawia się taką malutką skrzyneczkę i ona pozwala na to, że ładuje w trakcie
czasy alternator również akumulator hotelowy. Ale z chwilą, kiedy akumulator hotelowy będzie już naładowany, czyli wzrost napięcia na nim będzie poniżej 0,05 V, będzie tam jego czas, one tam mają przeróżnie opracowane, separator zamknie możliwość ładowania akumulatora hotelowego, żeby to nie zniszczyć. Tak, przecież działa w drugą stronę, czyli jeżeli korzystamy z hotelowego, to nie drenujemy baterii. Przez chwilę, przez 30 sekund drenujemy i jeżeli separator, na przykład nie jest separatorze elektrona, rozpozna, że rozładowanie na końcówkach tego akumulatora jest szybsze niż pół wolta w ciągu jednej minuty, odłączy ten akumulator. Separator działa w obie strony. To jest ważne. No tak, kwestia właśnie różnych rzeczy. Natomiast połączenie tego wprost, po pierwsze, może Wam umożliwić rozruch. Po drugie, jest niezwykle szkodliwe, dlatego że prąd zawsze wybiera drogę łatwiejszą. Czyli jeżeli jedna bateria będzie bardzo mocno wyładowana, będzie to hotelowa, no to ona będzie w pierwszej kolejności, tak powiem, pobierała całkiem sporo prądu z alternatora. Bardzo duże i teraz kolejną sprawą to są przewody, które ciągniecie, na przykład jak robicie sami. Jak kupujecie coś gotowego, to ma rozwiązanie. Ktoś już o tym pomyślał, ktoś bierze za to gwarancję, ktoś Wam dał za to jakiekolwiek tam dokument sprzedaży czy cokolwiek. Natomiast jak robicie to sami, pamiętajcie, solidne, grube przewody spalalnicze, takie naprawdę, które pozwolą zabezpieczyć i bezpieczni, duża ilość bezpieczników, minimum jeden przy akumulatorze hotelowym i drugi przy przejściu z alternatora do włączenia do separatora. Tak, i to są tak zwane bezpieczniki topikowe, które się mają przepalić. 35 kwadrat ja użyłem u siebie. To jest przekrój, wydaje mi się, odpowiedni dla... Nie mam bardzo stałem parę godzin. Zresztą też o tych akumulatorach, które mam u siebie, ja je użytkuję dopiero rok czasu. No i mogę powiedzieć, że rok to każdy wytrzymałby, ale jestem ciekaw tego, co mi też opowiadałeś, żebyśmy też mogli się tym podzielić. Ja na razie nie mam żadnych negatywnych odczuć, mam same pozytywy, ale to mówię, to jest tylko rok czasu i ciężko mi to jednoznacznie powiedzieć, jak to będzie się sprawowało w dalszej przyszłości. Mogę Ci powiedzieć, że najlepszy wynik, jaki się udało zrobić, jeżeli chodzi o ładowanie z jednego akumulatora, to 43 ampera na bateriach. To uważam, z jednego akumulatora jest super wynik. Świetny wynik na MasterVolcie. I bank wystarcza mi, znaczy zużywam 20% mojego banku. Ekstremalnie 31% zużyłem energii. Super, czyli masz bardzo płytkę rozładowania i te akumulatory Ci posłużą dość długo. U Adama eksperymentowaliśmy z czymś, bo bardzo często będziecie słyszeć grafen, że to wygląda. On jest mocny, on jest seksowny grafen. Słuchajcie, myk polega tak naprawdę na jednej prostej rzeczy. W akumulatorach najwięcej energii idzie na to, żeby w trakcie rozładowania, od początku, w trakcie rozładowania akumulatora na płycie dodatniej jednej wytwarza się siarczan ołowiu. I teraz, żeby akumulator naładować, trzeba doprowadzić, odwrócić te reakcje, czyli przepuszczamy prąd, w trakcie rozładowania prąd płynie od minusa do plusa, w trakcie ładowania od plusa do minusa, trzeba doprowadzić do tego, żeby ten siarczan ołowiu z powrotem zamienił się w tlenek ołowiu i w elektrolit, w dużym skrócie, czyli żeby woda wróciła do kwasu, który cały czas zostaje w płynie albo w macie, żeby to po prostu odwrócić. A producenci wymyślili sobie coś takiego, co tak naprawdę szczerze było znane w latach 60., 70., kiedy był problem z ołowiem, dosypywanie do płyty ujemnej sadza. Robiono to tylko i wyłącznie po to, żeby potencjał elektryczny, czyli różnice napięć pomiędzy plusem i minusem były większe. Teraz wymyślili, że będą wydawać grafen. Grafen to nie jest dodatek, to jest sposób układania cząstek węgla, tak naprawdę. Ale to też, żeby nie było jakieś cudowne urządzenie. Dodają to po to, że jeżeli jest mniej siarczanów, trzeba mniej energii wpompować w akumulator w jego ładowanie, ale z kolei rozładowanie jest szybsze. Jest tych mniej miejsc, gdzie może się zasiarczyć akumulator. To jest tak na dobrą sprawę rzecz, która była znana, a teraz jest fajnie sprzedawana, tym bardziej, że dziś mamy do czynienia z systemami start-stop, tak? Czyli gdzieś, gdzie auto stoi na światłach, wielokrotnie zgaśnie, wielokrotnie się uruchomi i tak dalej, akumulator jest bardzo mocno obciążony. Dlatego producenci stosują grafen, żeby czas naładowania akumulatora maksymalnie skrócić, ale też, żeby też skrócić też czas rozładowania tego akumulatora, żeby był bardziej efektowny. Tak, i trzeba pamiętać też również, że to, co mówiłem na początku, to dzisiaj to jest nie ten sam akumulator, nie ten sam rozrusznik, alternator i nie ten sam sposób zarządzania energią. Ja przy swoim banku dwa razy stałem parę godzin, mam, to są baterie, które mają do dodatek graferu, one były potwornie ciężkie. Oczywiście jak Robert mnie załatwił, ale gdzieś to przyszło z pytań dla mnie, no to tak
trochę ucieszyłem się, że są, ale jak je podniosłem, mówię, Robert, ja buduję kampera, na litość boską, co mówię to robić, chcę, żebym przegrał? I przecież nie przegrałem. Biorę to na siebie, tak. Ale słuchajcie, ważniejsze jest to, że ten bank, bo dwa razy stał po godzin, to wydaje się, jak masz trochę realizm, bo jest to dużo. Ale w świecie jakichkolwiek VIP-owozów czy innych, to jest żadna pojemność. 2x200, 3x200, 4x200, to są pojemności banków energii. Ja na przykład w kontekście lodówki pytałem, bo dla mnie lodówka Dometica, którą zamontowane, ona zużywa 1-2 ampery, w zależności od tego, jakie ma obciążenie, itd. To jest żadna wartość. Kompresorek bardzo lekki, tak, i 80 genialna. Więc to też jest fajne, że nie drenuje tych baterii bardzo głęboko. Mam ustawione w ten sposób, że 10,5V to jest u mnie nawet 11, to jest tak zwanym zerem. Czyli na wyświetlaczu widzę 50%. Jakby sobie sam trochę skróciłem specjalnie, żeby właśnie nie męczyć. Ważną rzeczą jest to, że słuchajcie, na jedną rzecz zwróćcie uwagę. Bardzo często jako konsumenci będziecie pompowani taką informacją 5000 cykli, 3000 cykli, 2000 cykli. Ale zadajcie pytanie osobie, która wam to mówi, przy jakim rozładowaniu. Ten współczynnik nazywa się DOD, Deep of Discharge. Jeżeli wam ktoś powie, że coś ma 2000 cykli, to zadajcie mu pytanie, dobrze przy ilu. Bo ja wam mogę powiedzieć, że taki akumulator ma 10000 cykli. Tylko poproszę, żebyście go rozładowali maks o 1%, czyli o 0,023 tam tysięczne wolta. Tutaj bardzo często jest tak, że sprzedawcy akumulatorów, czy też osoby, które o takich rzeczach mówią, stosują, wybierają jakby z tego tortu te takie najlepsze rzeczy, które chcą wam powiedzieć. Waszym zadaniem jest to, żeby zadać po prostu banalne pytanie, przy jakim poziomie rozładowania. Jeżeli będzie rozładowanie o 100%, to nawet te akumulatory, które czytamy tą kartę katalogową, one tam mają wtedy 800 czy 900 czy 6 cykli, nie więcej. Ale już przy 80% miały 1500, 2,5, nawet nie pamiętam dokładnie. No miały to dużo, one w ogóle przy serce miały 6000. 6000, ale było przy rozładowaniu DOD, czyli o 10% na połowę. Okay. Jeżeli ty stosujesz rozładowanie do 11 wodów, czyli około 80%, tak, możesz liczyć na jakieś 2000 cykli. Czyli możesz na 2000 dni pojechać swoim kamperem i przez 2000 dni możesz go ładować i rozładowywać, że te akumulatory stracą nie więcej niż 30% swojej pojemności. I później znowu nie macie setki, tylko 70 i znowu ileś tam tych cykli macie do dyspozycji. Spada sprawność akumulatora, akumulatory najlepiej sobie porównać do obwodu. Każde użycie, każdy wyjazd, każdy przejazd to się coś tam ściera. I tak samo jest w akumulatora. Rozładowanie powoduje to, że jakieś cząstki muszą się łączyć ze sobą. Ładowanie znowu powoduje to, że one się rozrywają. Wiązania tamte koherencyjne wody, te wszystkie, które są w środku, one wpływają na to, że to po prostu zaczyna dużo kruszeć. I akumulatory po prostu się zużywają. A dla ciebie będę miał taki pewien temat, taki eksperyment. Chciałbym zabrać te dwa akumulatory od ciebie, chciałbym ci je odebrać tu i pobadać je, jak one się spisały po tym twoim roku, ale... Zrobię korektę, ale chciałem je wymienić na litówki. I to może nazwą fosforanowe, znaleźliśmy mega fajne akumulatory. I to może nazwą brzmi bardzo dobrze, bo to mi się kojarzy z modelem Edisona. I to może nazwą. Dokładnie myślę? Nie, tamten jest zupełnie inaczej. Inaczej wyjdzie dalej. Ten akumulator polecam jeszcze Oskara na YouTubie, ale w kontekście takich rzeczy, bo jednak jesteś, wypoczywasz. No nie będziesz biegał jak Robert Mazurek z woltomierzem, tylko kuście datę, co ja sprawdzał. Co mam wziąć? Jaki mam wziąć akumulator do swojego kampera? Słuchajcie, decydujcie się na ważna rzecz. AGM nie jest równy AGM. Polecam AGM, ale takie AGM będzie mieć opisane jako deep cycle na przykład. To jest najczęściej, czyli do głębokich rozładowań albo do pracy cyklicznej. Cycle wtedy pisze najczęściej, albo do pracy cyklicznej. Są to świetne akumulatory, bo akumulatory zwykłe, fasowo ołowiowe z płynnym elektrolitem, niestety do głębokich rozwiązań większość producentów dalej szuka oszczędności, bo wy chcecie płacić też jako kupujący w miarę tanio. Producenci szukają rozwiązań. No nie dawajmy już odlewanych płyt, które są świetnie i długo wytrzymają. Dajmy jedną odlewaną, jedną ciętociągnioną. No ale kurde, dalej nam się cena nie spina. Dobra, dajmy dwie ciętociągnione, ale grubiej naciągnijmy je i tak dalej. Tu się pojawiają problemy. W przypadku akumulatorów AGM-ów te zestawy są mocno upakowane. Jest taki film na moim kanale Mr. Akumulator, gdzie rozbieram taki akumulator i pokazuję, jak on wygląda w środku. To jest tak sprasowane, że tam ta płyta nie ma szansy drgnąć. Elektrolit jest między płytami. Dodatkową rzeczą jest to, że jak zaczynają się zużywać te płyty, tam nie ma gdzie co pokłaść, tak jak w zwykłym akumulatorze. Osobiście polecam akumulatory AGM. Nie polecam akumulatorów żelowych z jednego względu. Jeżeli nie jesteście takimi trochę freakami akumulatorowymi, możecie popełnić zasadniczy błąd i przeładować łatwo akumulator żelowy,
ale też spora grupa sprzedawców nawet nie wie, co sprzedają. Bo dla nich, jak czytam opisy czasami, akumulator AGM, tak zwany żelowy, albo akumulator żelowy, tak zwany AGM. To są dwie różne technologie. Ale we wszystkich tych akumulatorach... Dobra, poczekaj, to zrobił już panowie z rano, napisali, że w Dacia jest zawieszenie ala MacPherson. To jest oficjalna notatka, więc mogę to powiedzieć. Ala MacPherson, tak? Czyli trochę w ciąży. Ja ci przerwę, bo bardzo fajny wywód prowadzisz, ale powiedziałeś o kupowaniu akumulatorów. I często, jak dzwonicie do Roberta, Robert pisał, prawy czy lewy plus? Ale tak... Nie no, lewy chyba, ale poczekaj. Prawy? Lewy czy prawy? To jest pytanie. Bardzo prosto wam to wytłumaczę, bo to zawsze uczyłem moich chłopaków. Tutaj, w tym momencie, gdzie są bieguny bliżej tej krawędzi... Bliżej was. To jest prawy plus. Tak? Jak będzie stał odwrotnie, to również jest prawy plus. Tylko wy musicie stanąć tu dzielnie. Tak, czyli na tym krótszym boku, patrzymy na krótszym boku, nie od tego boku, bo z tego boku byłby lewy. Ale na tym krótszym boku stajemy sobie frontem, czyli ja trochę tyłem do was. I to jest prawa ręka. Tak jak drzwi, czy są lewe, czy prawe, też zawsze jest problem. Ale to zależy, czy częściej wchodzisz, czy wychodzisz. Tak. To jest też bardzo informacja, czyli prawy plus. Dodatkową rzecz, którą zawsze warto wiedzieć, bo mówimy zawsze o wymiarach. Problemem są niektóre niskie akumulatory, bo są zabudowy, gdzie wymagają 17,5 i tak dalej. Zawsze warto wiedzieć, jaką macie zabudowę. I ta wartość akurat jest chyba bardzo, że to się stało. Są oczywiście jakieś cibolągi, czy są znacznie azjatyckie, ale generalnie ta wartość jest wartością stałą. Wy musicie wiedzieć, jaka jest długość, jaka jest wysokość wymagana i to jest dla was ważna rzecz. Gdybyście mieli problem ze stopką, że potrzeba wysoką czy jakąś, są jakieś tam dokładki plastikowe, na tym da się zapanować, ale wybierając akumulator musicie wiedzieć do właśnie takich zabudów kamperowych czy do przyczep, znać ten parametr. Wysokość i jakby ta biegunowość, żeby trzeba z niej przerabiać, a resztę rzeczy właśnie w tym moment odpowiada. Jak zrobić? Czy ten AGM jest równy AGM-owi? Bo dużo się o tym słyszy. Ja też dzisiaj przyjechał do mnie ze Szczecina, dlatego że jakby wierzę mu w to, co robi, na czym się zna, a jednocześnie szukają na siebie dobrego rozwiązania, bo tak jeszcze wszystko taką ciekawostkę, która się wydarzyła na sobie na dniach. To jest nowe Iveco, które ma 18 miesięcy, pojawiło się brak ładowania, mechanik, a tu dużo jeździ, tak, auto jeździ roztopką, bo wiadomo, jeździ, musimy go spłacać, brak ładowania, mechanik rozebrał alternator, no widać, co życie ewidentne, tak, tam natrzepany kilometr, o mój Boże, naprawił alternator, ładowanie nadal nie działa. I teraz ciekawostka, bo to, co właśnie mówimy o tych technice, tam w zwyczajnym świecie EKU, czyli komputer pokładowy, zarejestrował ileś kilometrów, ileś cykli rozruchowych i on stwierdził, komputer pokładowy za nas, że on nie będzie tego złomu ładował i wyłączył ładowanie. Więc pomimo tego, że mechanik 2 godziny demontował akumulator, alternator, naprawił go, to ładowanie nie wróciło. Wystarczyło zamontować nowy akumulator i jakby zresetować system, czy tak zwane adaptację, ale wykonać akumulatora. To też jest ważne, bo niektórzy mówią, a po co adaptować? Zobaczcie, że na przestrzeni żywotności baterii system sam wie, jak to robić. Jak jest on nowy i świeży, częstotliwość ładowania jest nieco inna niż w przypadku problemu zużytego, dużego poboru, bo jest zimno, czy innych rzeczy. Ale o tym Robert wam powie, bo wie, jakie reakcje zachodzą i czego unikać. Im bardziej zużyty akumulator, tym wzrośnie w nim rezystancja wewnętrzna. Te systemy IPS, Intelligent Battery System, to co macie najczęściej przy kremach minusowych, czy tam jak w PM-ach, takie duże, czerwone, tam widać, to po prostu rozpoznaje, ale ja bym tylko wrócił do tematu żeli AGM. Jeżeli macie jakiekolwiek akumulatory, to przede wszystkim dowiedzcie się, co macie w kamperze. Czy macie tak naprawdę AGM-a, czy macie żela? Bo większość sprzedawców niestety jest miernych, to ich chwalę nawet tak naprawdę. Nie mówię, że ja jestem fantastyczny, tylko chodzi o taką rzeczywistość, taką komunikację dla was, bo w przypadku akumulatora żel nie możecie za żadne skarby świata przekroczyć napięcie 14,4 V w górnej granicy ładowania, bo reakcję chemiczną, o której wam mówiłem wcześniej, czyli wydzielanie się tlenu na płycie dodatniej i wodoru na płycie ujemnej spowodują, że żel się odpompuje w tym miejscu i tam nie będą zachodzić reakcje, bo już nic tego nie dopnie z powrotem. Tam będzie taki bąbel, pękasz powietrza, przez co płyta nie będzie pracowała w całej objętości, w tym miejscu będzie się zasiarczała ta płyta i będzie
utrata pojemności po jakimś czasie akumulator, zacznie się grzać i tak dalej. Kolejną rzeczą, akumulatory oparte o kwas i ołów nienawidzą bycia rozładowanym. Po każdym powrocie z trasy podłączcie, naładujcie. Jeżeli macie zwykłe samochody, jeździcie jakimikolwiek osobówkami, są dwie ważne rzeczy. Przed każdym latem i przed każdą zimą podłączajcie sobie do ładowania pod prostownik. Jak mówię prostownik, to nie mam na myśli z Lidla i z Biedronki tego za 49,95. Znaczy nie to, że jestem przeciwny tym sieciom czy coś, tak? Tylko naprawdę dobry prostownik to nie jest aż tak powalająca rzecz. I ważna rzecz, jeżeli elektrolit chlupie w akumulatorze, tak? Nie, w tym nie chlubię, nie słyszymy tego. Możecie stosować zwykłe prostowniki oparte o transformator. Im cięższy wtedy prostownik, tym lepszy, bo wiadomo, że jest porządny trafik. Natomiast jeżeli macie AGM-a lub żela, nigdy, przenigdy nie podłączajcie prostownika, jeżeli nie macie większej wiedzy na ten temat, bo to spowoduje, że zniszczycie auto. To, co Adam zaczął mówić odnośnie adaptacji, jest tak, że jest wiele złośliwych samochodów, BMW w szczególności, niektóre modele Audi, że faktycznie po wymianie akumulatora, jak nie zrobisz adaptacji, mnóstwo błędów, klienci wracają, że ładuje się to niewłaściwie i tak dalej. Większość sklepów ma takie banalne, proste urządzonka, wpina się to w OBD, zaznacza się temu komputerowi, tak, wymieniliśmy na nowy akumulator i tyle. Wiele aut jest też taka prawda, że na przykład, podam wam przykład Passata, nie jestem jakimś tam wielkim miłośnikiem, nie wiem, czy to jest siódma, czy ósma, czy któraś tam generacja, wyjechały te samochody z AGM. Dużo klientów przychodzi i słyszy, no AGM w obudowie L3, bo to jest obudowa L3, taka klasyczna, bardzo popularna, 700 zł, 600 zł, no proszę pana, ja na Allegro to se zwykły za 300 i tak dalej, nie? No i zaczynają się te rozmowy, dobra, może a jak włożę zwykły, to co się stanie i tak dalej. Okazuje się, że jak włożysz zwykły akumulator, tutaj to wyskakują błędy, bo Passat liczy sobie rezystancję. Akumulator AGM ma bardzo niską rezystancję, bo tak jak wam wcześniej powiedziałem, pomiędzy płytą dodatnią i ujemną jest gąbka, która jest nasączona elektrolitem, przez co te ładunki sobie szybko przechodzą. Nie ma problemu. Czyli mają mały o tym mówi rezystancja wewnętrzna akumulatora. W przypadku zwykłego jest dużo większa. No i komputer liczy i mówi, nie, sorry, nie wymieniłeś, nadal mamy stary akumulator. I co robi wtedy komputer? Bardzo często podbija napięcie ładowania. Stary akumulator słaby, czyli trzeba go szybciej naładować w krótszym czasie. I dopiero wtedy zaczynają się cyrki, bo to potrafi uszkodzić akumulator. Dlatego kiedyś sam gadałem dużo bzdur, bo przyznaję się szczerze odnośnie adaptacji, bo z punktu widzenia zwykłego użytkownika, czy też wymieniacza akumulatorów, jeszcze sprzed paru lat, wymieniałem, panie, jakoś to będzie, coś tam się zrobi, nie. Wracają do nas też problemy, mieliśmy sporo negatywnych konsekwencji, trochę nas to kosztowało. Uważam, że adaptacja jest prosta, banalna, nie kosztuje to wiele, warto to zrobić. No i też jakby warto powiedzieć, że no, każdy z nas kiedyś robi jakieś błędy, też się uczy. Tak, no też, bo mówisz o tym, że montowane są w okolicach tutaj gdzieś klem, czy też przewodów zasilających urządzenia, które mierzą, ile prądu wchodzi, ile wychodzi. Więc nie próbujmy gdzieś tam dokładać i oszukiwać go z zewnątrz, bo to może być różnie. A propos tego, co powiedziałeś, adaptacji. Ja też kiedyś nie do końca, powiedzmy, z pewnych rzeczy wchodziłem bardzo mocno, a nauczyła mnie to technika, technologia i pytań ludzi mądrych. Na przykład pierwszy Passat B5 miał coś takiego jak kasowanie interwału filtra kabinowego. Jak to powiedziałem kiedyś na spotkaniu mechaników, to oni powiedzieli, tak, serio stary? Jakieś łączenie z NASA masz? Okazuje się, że byli w błędzie. Otóż tak jak z akumulatorem, system wie, że on jest starszy, daje mu więcej prądu, tak samo z filtrem kabiny przyspieszą pracę wentylatora, bo jest bardziej zapchany filtr kabinowy, żeby klimatronik działał tak samo, to on zwiększał prędkość. Jak założyłeś nowy filtr kabiny, to było potwornie zimno, pomimo tego, że tak samo było 20 stopni ustawione. Kasowało się interwał wymiany filtra kabinowego. Idąc dalej a propos Passata, Passat B6 opony 215, 55, 16 z nośnością 97, czyli tak zwany extra load, extra obciążenie. I to było też niesamowite, bo opona o rozmiarze 215, 55, 16 z indeksem 97, on jest niewidoczny na oponie, kosztowała 1000 zł, ten sam rozmiar z indeksem 94, 3 mniej tylko. Ja mówię w indeksie, chodzi to w kilogramach, myślę, że to jest, kosztowała połowę tych pieniędzy. Więc przychodzi ludzie do Passata i mówi, chyba co ja cementu nie włożę, tak? Kupiłem B6, mój samochód marzeń, nie będę przepłacał. I tak sobie też nie mogłem skumać, dlaczego ta tak duża nośność jest potrzebna do tego Passata. I zacząłem temat drążyć. Okazało się, że to Niemcy sami wprowadzili, bo okazało się, że przy tych systemach, to jest Passat może nie być marzeniem wielu osób,
ale serio zrobili mega zawieszenie wielowahaczowe, które naprawdę ciężko jest podrobić. Jeżeli chodzi o komfort, bezpieczeństwo, zapadę mistrzem świata. I oni zrobili również system wspomagania nagłego hamowania. Czyli jest 120, jest szybka reakcja pedału, wiemy po pompie, aby, że ktoś zareagował, że ciśnienie było dużo momentalnie, chwilowe, więc pasa pomogę ci hamować i zwiększa ciśnienie, dociska bardziej hamulce, ale jednocześnie w pasacie 80% masy ląduje na przedniej osi. I ADAC zrobił testy, że przednia prawa opona o nośności 94 potrafi pęknąć, bo ludzie robią taki ruch przy wypadku w lewo skręt. Nasz odruch bezwarunkowy. I ta opona potrafi z przeciążenia pęknąć. Więc decyzję podjęli, że 97 jest obowiązkową nośnością w pasacie. I to jest właśnie ten myk, o którym mówimy, że tutaj tak samo. Iveco powiedziało, stary akumulator, ja go nie będę ładował. 18-miesięczny Iveco, tak? Wymieniony akumulator dostał stronę informacji, jest nowy, więc zrobię go już po swojemu i dalej go lubię. Jeszcze tylko jedną rzecz, mega ważna rzecz, to jest dla was bez względu na to, jakikolwiek, kiedykolwiek będziecie kupować akumulator, nie dajcie się nabierać na datę produkcji. To jest rzecz, o której mówię, tak najważniejsza jest data produkcji. Tutaj w przypadku tego akumulatora, tutaj na Adama są na przykład dwie daty produkcji. Pierwsza to jest akurat nie ukryta z tyłu, to jest 26 tydzień, to jest data wyprodukowania akumulatora, natomiast data formacji jest nanoszona potem na słupek 27 tydzień. Każdy sprzedawca akumulatora, jeżeli poważnie was kontraktuje, wie, gdzie jest data produkcji. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest data i jak ją odczytać, znaczy, że jesteście w złym miejscu, w złym czasie, w ogóle jakaś taka sprawa się zrobiła, powiedzcie, że macie coś na gazie nastawione i wyjdźcie, uciekajcie z takiego miejsca. Jeżeli macie kupić akumulator starszy niż rok, to kupujcie go tylko i wyłącznie w takim miejscu, gdzie po przyłożeniu jakiegoś voltmierza czy czegokolwiek tutaj zobaczycie napięcie większe jak 12,65. Nie kupujcie nigdy akumulatorów starszych niż rok, moje prywatne zdanie, nieważne gdzie to jest i jak to jest, bo w tych akumulatorach zachodzą reakcje chemiczne. Wyłączeniem jest litówka, akumulatory litowe, nowoczesne, które lubią być w stanie rozładowanym. Natomiast akumulatory oparte o kwas i ołów, zawsze w nich zachodzą reakcje. Dla własnego dobra nie kupujcie starszych niż rok, ale też nie szukajcie akumulatorów sprzed 3 dni, nie? Bo jakby to nie ma większego znaczenia. Do roku od produkcji możecie bezpiecznie kupić akumulator, nic na tym nie stracicie, nic się nie stanie i to jest rzecz mega ważna. Przy wymianie akumulatora, jeżeli jest wymiana godowania, to jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. I wracając do pytania, które zadałeś, AGM do pracy cyklicznej, czy będzie pisało grafem, czy nie grafem w tych kwestiach kamperowych, jak najbardziej będzie fajnym rozwiązaniem, bo tam nawet jak popełnicie błąd i podłączycie 15,5 V na chwilę wyładowania, jemu się nic nie stanie, bo to jest nadal akumulator z takim zapasem wody w elektrolicie, że tam jedna razowa taka przygoda, spoko, nic się mu nie stanie. Ale oczywiście zalecamy prostowniki inteligentne, które jakby wybierają sobie, albo dedykowane wręcz. Można kupić takie dwufunkcyjne, ja mam taki, który potrafi ładować zwykłego kwasiaka, ale również po przełączeniu na drugą skalę, gdzie mam też tam zakresy amperowe, wybieram sobie z AGM, że jakby inna grupa ładowania. To jest fajne, bo te prostowniki no nie są może specjalnie tanie, ale myślę, że ile trzeba zapłacić za prostownik taki sensowny, żeby ci nie wkurzał. Między 5 a 7 stóp jesteś w stanie kupić na przykład dzisiaj urządzenie tam bez wymienienia nazw, które ci naładuje zwykłego kwasiaka, naładuje ci AGM, żelan i nawet litówkę. Tutaj to jest 10-amperowe urządzenie, które w zupełności wystarczy, da radę ogarnąć. Wadą tego urządzenia jest to, że naładuje też akumulatory plus minus w takich między 85, góra 95% tego, co byście zrobili, jakbyście podeszli po mojemu, czyli tak wycyckać na idealnie. Ale tego nie musicie robić, przysięgam. Idealnie nie zawsze jest potrzebne, bo z chwilą, kiedy włożycie to do instalacji, zaraz będzie to jakoś tam obciążone i tak dalej. Także na to warto zwracać uwagę przed każdą zimą, przed każdym latem. Naładujcie sobie akumulator. Teraz przychodzą chłodne okresy. Mnóstwo z was wymieni akumulator, którego nie trzeba wymieniać, a wystarczyłoby go naładować. Przygotowuję teraz taki film, ile kosztuje naładowanie akumulatora. Kto zgadnie 24 godziny ładowania mocno rozładowanego akumulatora, ile kosztuje? No nie wiadomo, bo ceny energii tak skaczą, że ciężko powiedzieć. 50 groszy? 1 zł. Jeden u mnie. 1,5 kWh mi zajął, pobrał prostownik.
80 groszy w Szczecinie, złoty 20 kosztuje naładowanie akumulatora. Jak nie macie prostownika u siebie, ma go sąsiad, ma go kolega, ma go ktokolwiek, wystarczy podłączyć, naładować. Akumulatory uwielbiają spa, na nich ładowanie jest jak spa, naładujecie i to może służyć. Natomiast pamiętajcie, zimą akumulatory się nie psują. Tam tylko spada ich sprawność. Auta potrzebują więcej energii, świece zacząć, olej gęstnieje, te wszystkie rzeczy. Foteliki, maty grzane, to są pochłaniacze energii. Rzeczy, które po prostu będą wymuszały więcej energii pobrać z akumulatora, ale jak on jest rozładowany, to po prostu no, na tej energii mniej będzie słabo kręcił i tak dalej. Zresztą dzisiaj było około 3 stopni, jak wyjeżdżałem tam z okolic Żoliborza, czy skądś, gdzie mi tam mieszka. I też to poczułem, że tak ten pożyczony samochód od kolegi i tak wow, no i chyba będę musiał mu naładować, jak będę oddawał mu samochód, bo trafiłem na elegancką skrzynię automatyczną, która mnie w drodze do Warszawy zabrała. Nie pomogę. Czyli jeszcze podsumowując raz o tym, żeśmy mówili, wiadomo, ładujemy, bo to spa i teraz jeżeli przechowywujemy kampera przyczepy, jest tam akumulator, naładowaliśmy go, jak często zaglądać? Słuchajcie, spadek, samo rozładowanie to się nazywa, wewnętrzne rozładowanie. Bo występuje takie zjawisko, żeby było jasne. W nowym, w okolicach 3-5% w używanym, bardzo używanym akumulatorze, nawet do 10% może się rozładować w skali miesiąca. Czyli jeżeli podejdziecie sobie do 10% napięcia dopuszczalnego, czyli to nie będą duże wartości, tak? I będziecie mieć pełni naładowany 12,8, przyjdziecie sobie za 3 miesiące, możecie tam zobaczyć 12,6 na przykład, tak? Ale nie polecam zostawiać na ładowarkach buforujących, bo bardzo niewiele ładowarek ma prawdziwy system buforowania, czyli utrzymuje 13,2 czy tam 13,5 V. Większość z nich wchodzi w tryb ładowania, potem odpuszcza, często zostaje, ale też jest tak, że na chwilkę zabraknie prądu i okaże się, że nie ma. Na łódkach mieliśmy w Szczecinie wiele takich przypadków, że ludzie bogate łajmy zostawiali, kupowali prostowniki dobrej klasy, które były to w stanie zrobić, a brakło prądu, okazało się, że prostownik nie ruszył, z ładowaniem trzeba byłoby zrobić. I później na wiosnę przychodzą, a tam no, error tutaj. Także jeżeli używacie, naładujcie, odłóżcie, zaglądnijcie raz na jakiś czas. Jeżeli macie systemy fotowoltaiczne, mimo wszystko proponuję założyć sobie rozłącznik na tą część, która idzie od solara do regulatora. Rozłączcie, niech to będzie wyłączone, niech to nie musi nikogo i tak dalej. Jakaś kuna, nie kuna, może tam będzie chciała coś wam powiedzieć, czy cokolwiek. Różne są przychody. Lepiej rozłączyć instalację, a akumulator raz na 3 miesiące zaglądajcie. Mam serdecznego kolegę, który ma przyczepę przykrytą takim pokrowcem, tak pokrowiec nazywa, ale on tam raz na 2-3 miesiące organizuje takie spotkania degustacyjne i wtedy sprawdzamy akumulator tam, czy jest na pewno dobrze naładowany. Także nawet w takich celach proponuję sobie tam zaglądać i wystarczy go po prostu co jakiś czas podładować. Akumulator też nie lubi takiego permanentnego podłączenia pod prostownik. Nie katujmy go. Naładujmy, zaglądnijmy za 2-3 miesiące, jak trzeba to doładujmy i 2-3 dni przed wyjazdem, czy też przed trenowaniem kampera, czy przyczepy, naładujcie, żeby ruszyć z pełnym akumulatorem. Tak, kolejna rzecz istotna. Większość wyposażenia markowego, lodówki, historie, kuchnie, te rzeczy po wyłączeniu jakby przestają jakby pobierać prąd. Niemniej jednak mamy różne rzeczy w samochodzie, i to od alarmów innych historii, które potrafią nie brać prądu przez 2 lata, a w którymś roku dojdzie do jakiejś mikro awarii, bo to są już awarie. Wilgoć, nie wilgoć. I zaczyna faktycznie brać. Dlatego jeżeli jest taka możliwość, absolutnie odłączymy go od instalacji przyczepy samochodu. Raz, że spada ryzyko jakiegoś tam głębszego wyładowania, bo samo rozładowanie, to jak powiedział Robert, nie jest aż tak groźne i praktycznie po 3 miesiącach nic złego się nie dzieje. U mnie stoi, tak samo ludzie często mówią o zamarzaniu akumulatorów. U mnie w lodówce stoi już 3. tydzień akumulator, który był rozładowany do pełna, znaczy do połowy. Gęstość na poziomie 1,28 g na cm 3 elektrolitu. Przed wyjazdem do Warszawy sprawdzałem, nadal chlupie, nie? Także ten mit z zamarzaniem też za niedługo. No to oczywiście 1,28 nie zamarzli, nie ma takiej możliwości. 1,20 teraz, przepraszam. 1,20 nie zamarza. Szukam tego progu, gdzie ten taki minus 17 będzie, bo no teraz dla akumulatorowców epoka przepychu właśnie się zbliża. Większość z was zapomni naładować akumulator i będzie kurczenie odpali. Musimy
generalnie nie zamarza akumulator, jeżeli jest naładowany. I tak samo już uprzedzając, bo ja też pracowałem przez moment, duży moment swojego życia w serwisach wielomarkowych i mogę Państwu powiedzieć z całą odpowiedzialnością, rozładowanie nie jest wadą akumulatora i z tego powodu nikt takiej reklamacji nie uzna, zwyczajnie ćwiczy, bo można go bardzo szybko zawsze różnymi, na różne dziwne sposoby. Ilość rzeczy dziwnych, które się mogą zdarzyć w pojeździe, jest niezliczona i o tym mogliśmy gadać godzinami, ale to zawsze jest tak, że warto go sprawdzić. Tym bardziej, że w nowych samochodach niestety nie występują symptomy. To, co było w starych autach, że my oczywiście gdzieś tam mając nie do końca pewnie zdrowe podejście do motoryzacji, raczej jest jakaś jednostka chorobowa, słyszymy, że trochę jest inaczej. Albo widzimy czasami, że trochę jest inaczej, ale w nowych samochodach nie ma symptomów. Niektóre mają takie tryby Eco Mode, albo ikona akumulatora się pojawia, tylko nie czerwona. Tak? W samochodzie jest jasny podział. Czerwony, stój, nie idź, pomarańcz ostrzegam, wszystkie inne to są informacje, więc jak się taka informacja pojawia, albo na przykład szybciej nam gaśnie światło w środku. Czasami tak, że zatrzymamy się, chcemy na fajkę zatrzymać, z kolegą pogadać, tak? Otwieramy sobie drzwi i gadamy. Jak szybko gaśnie, znaczy, że tego obrotu jest mały. Sterownik, żeby zabezpieczyć rozruch kolejny, rozłącza się. Rozłącza go tak, szybciej, więc generalnie lepiej jest podjechać nawet do Szczecina, tak, żeby sprawdzić się akumulator przed zimą. Bo często gęsto w dwuletnim samochodzie, w zależności od wyposażenia, on już może nie istnieć. Taka jest prawda. I nie ma się co oszukiwać. Jak chcemy mieć jeżdżone półki wentylowane i żeby świeciło wszystko. Zauważyłem taką jedną rzecz, że odkąd pojawił się system start-stop, to akumulatory w nowych autach, które są wyposażone i ludzie, którzy intensywnie korzystają z tych start-stop, wymiany przesunęły się z 8, 9, 10, 12 lat na po 3, po 4 latach już przyjeżdżają. Fordziaki są jednym z lepszych przykładów, tam zastosowano EFB, właśnie EFB akumulatory. No to jest takie trochę wciąż. Nadal akumulator z płynnym elektrolitem, ale dajmy Ci coś w zamian, wzmocnijmy płytę dodatnią. W porządku, większość producentów robi to fajnie, wzmocni płytę dodatnią, ale to jest powrót do fajnych rzeczy, które były kiedyś, a kiedyś były jeszcze lepsze, nie? Ale to tak jak z pralkami, z innymi rzeczami, optymalizacja, też chcecie kupić coś za 3-4 stówy, także no, cały czas zmierzamy do tego, żeby optymalizować to, co potrzebujecie. Akumulator wystarczy zadbać, naładować przed każdą zimą, przed każdym latem, jak macie dostęp do elektrolitu, odkręcić korki, zobaczyć, czy jest poziom. Jeżeli boicie się tego robić sami, większość sklepów, które sprzedają akumulatory, stara się dbać o klientów, oni wam zrobią to za darmo. Przeglądną, sprawdzą i tak dalej. Może nie naładują, bo to już jest kasa za usługę, ale taką podstawową sprawę... Złotówka to jest pokój, to oni człowiek, dam ci dwa. Dwa, dobrze. Nie, za sprawdzenie nie. Natomiast wiecie, to kwestia ładowania. Aha, ty mówisz o tym, ale na przykład my dajemy akumulator zastępczy na te kilka dni. Czyli ktoś musi to zdemontować, damy akumulator zastępczy, klient sobie może spoko jeździć, wraca po kilku dniach, oddajemy swój akumulator, a nawiasem mówiąc, rozważamy system, przestać sprzedawać akumulatory, a zacząć je wynajmować. To już zrobiło kiedyś Renault w swoim aucie. Ale w elektryku. Nie udało się. Tak, nie udało się, a tutaj rozważamy to, czy po prostu nie przejść na model pewny start, czyli nie wiem, pobieramy czy raz na kwartał, czy raz na miesiąc jakąś małą kwotę z karty i bez względu na to, czy będziesz potrzebował akumulatora już po roku, bo coś się stanie, czy po dwóch, czy po trzech, gwarantujemy ten pewny start. Zresztą opcje subskrypcyjne to będzie chyba coś, co nas zabije za niedługo. Znaczy, to jest oczywista oczywistość. W 2005 roku ja byłem na spotkaniu, gdzie mówiono o diagnostyce, że jedyna droga i rozwój to jest diagnostyka płatna, czyli płatny dostęp. W 2005 roku wydawało się to być abstrakcją. Dzisiaj jest elementem powszednim, bo każdy z Was może sobie kupić, nie wiem, urządzenie do Opla, fabryczne Opla do diagnostyki, tylko że jak nie będzie dostępu do bazy online'owej, to może tylko ono świecić, a nic innego nie robić. Tester do kodowania akumulatorów kosztuje nas w zakupie w okolicach 2000, 1800, 2000 i spoko. Ale po dwóch latach musimy kupić software, który kosztuje 1500 do niego, żeby zaktualizować nową bazę urządzeń. Często to urządzenie już jest trochę, po przymuszeniu, wyczochrane, bo to wiesz, cały czas gdzieś jeździ, koduje się, kupujemy następne. Różnica jest tak niewielka, że po prostu mamy pełną bazę przez 2 lata. No tak, a poza tym też a propos diagnostyki, pamiętam, że w testerach jednej z bardzo znanych firm, oprócz aktualizacji samego testera, aktualizował się również przewód, który łączyłem samochód, OBD, tak? I to było z morza, bo przewód kosztował prawie 3000 zł. Ja sobie pomyślałem, że zrobię go sam. No mogę sobie zrobić sam, tylko zabrakło paru takich rzeczy skomplikowanych we wtyczce.
To tak na marginesie, słuchajcie, my was pewnie zanudzamy tymi wszystkimi rzeczami. Nie no, o akumulatorach, no słuchajcie, no chyba to jest przyjemna rozmowa. Najważniejszy jest w życiu akumulator, to jest motto mojego kolegi, które powtarzał chętnie. Jakieś pytania może macie? A propos kamperów, a propos czegokolwiek. Bardzo proszę. Mam cię kupić? Adam, za ile go sprzedasz? Jest nie do sprzedania, przepadam się, w świecie kontrolka i komu w Poliforcie. Będę stał nas kapitanie przyczepia za chwileczkę. W ciągu godziny będę. W ciągu godziny będę, podejść śmiało. A masz jakiś, a ten swój sprzedaż, tak? Co ci nie palił dzisiaj rano? Tak. Tylko tak. Na ładnie się słyszał, naładuję. Ale postoję troszkę na alternatorze i tak. Macie jakieś pytania do nas a propos wszystkiego, naszego życia? Dzisiaj jesteśmy tylko dla was. Ale padła deklaracja. Żona słyszy twoje. Dobrze, o tym tak. Różne opinie. Ja zacznę od genezy. Start stopu, Robert rozwinie o kwestię elektryczną, bo jest ciekawa szalenie. Proszę państwa, prawda jest taka, że jest nas dużo i będzie nas więcej. Może niekoniecznie my z tych 500 plus się rozmnażamy jak potrzeba, ale nasi przyjaciele na Bliskim Wschodzie robią to bez pieniędzy. I o to chodzi, że ten świat trochę zapychamy. Trochę zapychamy, trochę zanieczyszczamy. Powiem wam o dwóch rzeczach, bo ja mam taki dysonans. Z jednej strony rozumiem, że musimy oszczędzać. Nie ma żadnego dla mnie uzasadnienia, że ja muszę butelkę po winie, po piwie wyrzucić. Tego nienawidzę robić. Nienawidzę marnotrawić rzeczy, które są oczywiste. Ja mam w domu obsesję na gaszenie światła. Nie dlatego, że nienawidzę PGE, tylko po prostu uważam, że to światło się nie bierze znikąd. U nas nawet 1% chyba energii nie powstaje z alternatywnych źródeł. Mało tego, nie jestem żadnym gościem nawiedzonym, który jest absolutnie gdzieś tam ekologiczny. Podobnie jest z mięsem. Kocham mięso, ale uwielbiam dania wegańskie i wegetariańskie. Są restauracje w Warszawie, które robią to świetnie. Idę tam dlatego, że mi to smakuje i to bardzo, bardzo lubię. Do tego nie mam żadnej ideologii. I tak samo jest z systemem start-stop, tak samo jest z wieloma systemami, które są na świecie. Z jednej strony musimy dbać o naszą przyrodę. System start-stop to ułatwia. A wiecie dlaczego? Dlatego, że proporcjonalnie do ilości spalonego paliwa produkujemy substancje toksyczne. Owszem, poprzez różne urządzenia typu katalizator, typu DPF, GPF, bo w nowych benzyniakach są GPF-y. Nowe benzyniaki pracują na wtyczku bezpośrednim, dochodzi do różnego kontrolowanego spalania stukowego, więc tam jest też cząstek stały, bo z takiego stuku, z takiego spalania pod dużym ciśnieniem tworzy się węgiel, tak? My ten węgiel zbieramy w filtrze i ten węgiel doprowadzamy do bardzo wysokiej temperatury, podlewając paliwem w silniku, żeby się samoczynnie wypalił w sposób kontrolowany w tym filtrze. Więc jeżeli ktoś, bo to się zdarza, DPF off, EGR off, nie to rozumiem. To są rzeczy, które naprawdę robią dużo złego. Tylko, że trzeba sobie teraz z drugiej strony stanąć. Jeżeli ja jadę swoim samochodem, którego kocham, którego pieszczę, kupuję akumulatory ze Szczecina, najdroższe jakie są, a przede mną pan kłębi czarnym dymem, albo autobus, to mi ci świadomość, że poza tym, że CO2 niekoniecznie zabija planetę, tak, bo wulkany i hodowla bydła robi swoje, to na pewno tlenki azotu, cząstki stałe, czy sadze, są rakotwórcze, są dla nas naprawdę zgubne. I jeżeli ograniczymy ilość spalonego paliwa, automatycznie poprzez system start-stop, automatycznie niwelujemy to ryzyko. I teraz było pytanie, czy jeździć z włączonym, czy z wyłączonym elektrycznym. Ten system start-stop tak na dobrą sprawę i tak ci będzie działał tylko w bardzo wysokich temperaturach, bo silnik musi być odpowiednio nagrzany, na zewnątrz musi mieć odpowiednie parametry, żeby on zgasł. To będzie nam do czynienia tylko w lecie. Dość podobnie jak Adam, ja jestem raczej zwolennikiem takim, żeby jeżeli to jest, żeby to działało, przy czym producenci czasami strzelają w błędy. Bo zastosowanie akumulatora z płynnym elektrolitem jakiegoś średniej jakości MPK powoduje to, że będziesz go wymieniał co 3, co 4 lata. I to maksymalnie, bo jak już kupisz z rynku wtórnego akumulator, to 2 lata max. Tak? Natomiast jeżeli to jest i to działa, to lepiej
jakości. Na przykład z następną wymiarem AGMA, który zniesie to o wiele lepiej, będzie służył minimum dwa, może nawet trzy razy dłużej niż zwykły WEG, to po pierwsze, korzystaj z tego. Adam mówił o gaszeniu świateł, no ja się zorientowałem parę miesięcy temu, że mamy trzy samochody w domu, bo jeździ żona, jeszcze ja i no córka zrobiła prawko za pierwszym razem, to kupiliśmy jej samochodzik. Teraz poszło na studia, no i okazuje się, że w tym Poznaniu, gdzie tam mieszka teraz, mówi tata, wiesz, to ja jednak raczej już nie chcę samochodu, bo tramwaj prawie spod domu, 10 minut nie wiezie, po co ja mam tam stać. I doszedłem do wniosku takiego, że kurczę, tak, no na pewno jej samochód sprzedamy, zostaliśmy sami we dwoje z żoną, ja do pracy mam 3,5 kilometra, to powiem ci, że ostatnio ubieram słuchawki na uszy, włączam sobie jakąś taką wyciszającą, spokojną muzykę i ja w 20 parę minut... Skończył się prąd. Najważniejszy w życiu jest akumulator. Ja w 20 parę minut jestem w stanie się spokojnie sobie dojść, zrelaksować i skorzystać z tego wszystkiego. No i chyba zostaniemy przy jednym aucie, bo no, moja 508 odmówiła posługi, wydupiła się skrzynia automatyczna. Po wymianie konwertera okazało się, że to nie wystarczy, także jeszcze mnie czeka jedna przygoda. Fajny, wygodny, porządny, ale chyba się przeproszę z Niemcem, pomijając. No, no i w każdym razie mamy jakieś tam dwa stare samochody, wymienimy je pewnie na jeden nowy i w ten sposób też działa. W swojej firmie zainstalowałem instalację fotowoltaiczną, którą wpiąłem na pierwszy rok, do teraz minął właśnie 5 października, pierwszy rok, jak to działa, czekam na fakturę, na rachunek z Enei, zobaczę, kto wyjdzie, ale chcę ją wypiąć w off-grida, żeby działało to całkowicie poza systemem, bo ja mam dostęp do baterii, mogę sobie sam stworzyć swój powerbank, robić, a też chcę rozbudować tą instalację, żeby ona była większa, myślę o postawieniu... Ja już sobie po prostu nie fajnie. Tak. Mówisz o tym planie, żeby po prostu robić te... Słuchajcie, no generalnie chodzi o to, że dzisiaj jak wyprodukujesz sobie trochę prądu, oddasz go, nie wiem, tam 1000 kW do sieci, to plus minus te 800 kW odbierzesz sobie w perspektywie roku. Oni chcą zrobić tak, że to, co zużyjesz na bieżąco, oczywiście jest twoje, ale za resztę zapłacimy ci 20 parę groszy, ale ty będziesz od nas kupował za 80 parę groszy czy za zyla. To jest niefajne. Z drugiej strony nasz system energetyczny nie jest systemem rozproszonym, jest systemem centralnym. To jest do pani. Tego się nie da zrobić przez zmianę, znaczy trzeba by dużo rzeczy tak naprawdę przemyśleć, przebudować. Dlatego sądzę, że off-grid, czyli niezależność energetyczna, będzie fajna. Rozmawialiśmy z Adamem. Ja na własnej działce już teraz, bo też się planuję przenieść już na wieś, chcę hodować marchewkę, pomidory, te sprawy. Mam już swoją studnię, 34 metry, ogrodzoną działkę, zrobiliśmy sobie drogę, jakieś takie rzeczy i też coś drewnianego może, ale to o budownictwie na razie nie będziemy rozmawiać, bo tutaj. I no, instalacja fotowoltaiczna oczywiście, tylko popatrzcie. Wtedy, kiedy potrzebujecie tego prądu, bo siedzicie więcej w domu, tego słońca u nas jest mniej. Dlatego trzeba przewymiarowywać odrobinę tę instalację. Te rzeczy są niestety tak, no niemyślane dla ludzi, nie? Zacznę wchodzić w politykę, oddaję go za domowy. Słyszałem, że będziemy produkować milion elektrycznych aut rocznie. Elektryczny maluch z Łodzi już jest jeden. Elektryczny maluch jeden. Ja złożyłem mini, to jest trzy. Dobrze. Nie wchodząc w politykę, tak jak powiedział Robert, i słusznie, tak próbujemy gdzieś tam was zagadać, bo tyle się wokół dzieje na świecie, żyjemy w ciekawych czasach, to jest plus i minus, więc a propos różnych rozwiązań technicznych, rozumiem DPF, rozumiem start-stop, chociaż wkurza mnie strasznie, start-stopem trzeba się nauczyć jeździć. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w nowych samochodach, bo jeżdżę dużo takimi różnymi testowymi autami, pojawia się tak, że ten mechanizm przeniesienia napędu jest mniej lub bardziej głośny, w zależności od marki modelu. Dlaczego on jest głośny? Dlatego, że często jak się jeździ normalnym samochodem, który nie ma start-stopu, to my podczas startu ze świateł nadmiernie wciskamy w pedał przyspieszenia. Bo nam się wydaje, że ten czas od uruchomienia do ruszenia z miejsca jest jakiś strasznie duży. I wiele osób, a to obserwuję, bo jeździłem też na prawym fotelu z ludźmi, którzy kupowali sobie hybrydy i sobie tak się radzili, bo twierdzili, że tam jest nieprawda, że tyle może spalić. No to robimy to mimo woli, bo się trochę denerwujemy, że jest zielone, więc wciskamy, nie ma sensu. Wystarczy wciśnięcie sprzęgła, samochód zapali, że ma sprzęgło, a podnika dodanie pedał, to puśnięcie pedału gazu, żeby nie szarpać, bo wiele samochodów ma skrzynie, które wyglądają jak automaty. To nie są automaty. To są skrzynie mechaniczne, zautomatyzowane. I kiedyś było to fajne, bo się mówiło, kurczę, no tam są zwykłe tryby, łożyska, tam przecież to jest ogarnę spokojnie w garażu. No niestety dzisiaj się trochę to zmieniło. Sterowanie tym wszystkim jest potwornie drogie. I często taki
zautomatyzowany manual potrafi kosztować więcej w naprawie niż hydrauliczny automat. I to też jest nieszczęście. Jak ktoś ma już Peugeot, to wie dokładnie, ile to kosztuje. 7 tysięcy jest do wyrzucenia. Ale fajnie jest w ogóle Peugeot. Ja naprawdę śmieję się, bo tak wszyscy mówią, po co kupić Peugeota. Ja zawsze eksperymentowałem z samochodami. To jest jakaś cena. Tak? A on kosztował relatywnie mniej, obiecywał znacznie więcej i przez jakiś okres to dało się z tego skorzystać. Więc spoko jest start-stop, inne rzeczy, one muszą trochę być. Chociaż uważam, że ta miękka hybryda będzie rozwiązaniem start-stopu, jest to znacznie lepsza alternatywa. Jednej rzeczy, jakiej nie rozumiem w samochodach, to są tak zwane klapy, które skracają długość kolektora. Ale to już za bardzo dużo mechanika, nie będziemy w to wchodzić. Jesteśmy na stoisku firmy Dometic, więc będziemy mówić o rzeczach, które robi Dometic, a robi je od lat, robi je sporo. Z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że mają na przykład nowość ogrzewanie, taki pierwszofunkcyjny tam się tym chwalą, robi wrażenie. Ja mam większość rzeczy w kamperze, mam Dometica. Martina Dometic, umywalka, taki kombus kupią Dometic, torna Dometic. Mam klimatyzację Dometic, bardzo fajną, która też grzeje. Akumulatory nie są Dometic, ale nałożyłem naklejkę Dometic, żeby się wszystko zgadzało. Oddaję głos jeszcze człowiekowi, dla którego najważniejszy jest akumulator. Ja strasznie mu kibicuję, strasznie go lubię. Was zachęcam również, żeby wejść na YouTube'a, wpisać Mr. Akumulator, bo tak się ten fan nazywa. Bardzo kontaktowy, zawsze pomocny. Jakbyście mieli jakikolwiek problem z czymkolwiek, jeżeli chodzi o akumulatory, to z całą pewnością dostaniecie fachową wiedzę i pomoc. Odsłyszeliście nawet prostych rzeczy, ładowarek, prostowników, innych rzeczy. To wszystko u niego jest na kanale. A że faktycznie jest w kwestii akumulatorów takim guru chyba w Polsce, bo chyba nikt tak się był, stara się być. Pamiętam mój człowiek Warcie, który się nie zna, na tym znał. Nie pamiętam nazwiska już. W Excite też był. Ale Warcie był też taki pan, który jeszcze na Polski, pamiętam. Stare czasy, ja jestem ten rocznik. Pan Sar też miał swoją, inne dziki też miał serwis baterii. Więc oddaję głos jeszcze Robertowi. I jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać bez udziału głośnika, to jesteśmy. Robert też na pewno będzie rozdawał jakieś zniżki na motory. Z całą pewnością to zrobi. Tak, procentowo ile jest różnicy między nami w wzroście? Nie, słuchajcie, no dzięki bardzo za tą chwilę, że mogliśmy tutaj sprawdzić. 2 godziny, tak? 2 godziny? Kurde, mam nadzieję, że to nagrałem. To nie wiem, jak się wyniczę. Jeżeli naprawdę potrzebujecie coś na temat wiedzy akumulatorowej, zachęcam, zapraszam na mój kanał Mr. Akumulator. Natomiast pamiętajcie, ładowanie jest bardzo tanie, pozwoli wam to zaoszczędzić kasę. Akumulatory są coraz droższe, z reguły coraz gorsze. Poszukiwanie dobrej klasy akumulatorów to jest coś, czym ja się zajmuję, ale też bierzcie pod uwagę to, że jestem osobą, która jest zaangażowana handlowo w ten biznes, nie? Czyli on może mieć tam jakieś ukryte cele za plecami, także jak mawiał Budda, słuchajcie mistrzów, ale myślcie sami, zastanawiajcie się, wyciągajcie wnioski. Ja dlatego jak testuję jakiekolwiek akumulatory, podaję rzeczy, których się o nich dowiedziałem, natomiast pozwalam wam samemu wyciągnąć wnioski. Jestem w stanie zbadać wagę, pojemność, wszystko da dozę do tych akumulatorach, ale eksploatacja jest po waszej stronie. Ładowanie przed każdą latą, przed każdą zimą w osobówkach pozwoli wam wydłużyć dwukrotnie żywotność akumulatora. Naprawdę, nie przesadzam. A jak jeździcie na wymianę opon, większość warsztatów, które sprzedają opony, też pewnie handluje akumulatorami czy coś, czy jedziecie na wymianę oleju, poproście o sprawdzenie kondycji akumulatora, nie to napięcia czy czegokolwiek. Niewiele to kosztuje, a może dużo ułatwić. Proszę jeszcze opon. A propos opon, miałem jeszcze już nie dać dokończyć, ale a propos opon, bo to jest ten temat świeży i sezonowy. Mówiliśmy o tym, że akumulator powiedzmy do roku możemy kupić bezpiecznie. Z oponami jest troszeczkę w Polsce tak, ja to pamiętam jak byłem we Francji czy choćby w Niemczech, to oni mówili, ale co to się u was dzieje w Polsce? Czy wy jakiś robicie deser z tych opon? Bo musi być opona najświeższa, bo jak ma pół roku, to już w ogóle nikt tego nie zamówi, a już 2 lata ma opona, to jej nikt nie kupi w Polsce. Na świecie, w Wielkiej Brytanii, przyjeżdża gość, pyk na samochodzie. U nas jest macanie. Jeszcze miałem kiedyś pana, który mówił, że te mieszaniny są podrabiane raczej. Bo mu pachną inaczej, nie? Szczerze, najtrudniej jest produkować na świecie narty i opony, bo komponenty do ich budowy do siebie nie pasują. Jest to skomplikowany proces, mega skomplikowany. Więc pierwszy raz dowiedziałem się, że krzew może być podrabiany. Ale wracając do tej daty produkcji.
Dobrze, kupcie najświeższe. Czy następuje degradacja, tak jak w przypadku baterii, że jednak reakcje chemiczne następują? W oponie też następują, bo paradoksalnie niektóre opony mają domieszkę, to się nie wiem, jak olej, powiedzmy, kukurydziany. Nie wiem, po co on tam jest, pewnie z tego samego powodu są biokomponenty w benzynie, żeby jednak rolnikom zapłacić za ich trud albo za jakiś tam nieurodzaj. Jakby nie jest to potrzebne do jazdy, ten olej, kukurydziany. Ale prawda jest taka, że pójdziesz na ten, może być jakaś reakcja, większość odwracalna. Żeby wam zobrazować, co się dzieje z oponą, powiem wam tak. 3 tygodnie jazdy z ciśnieniem obniżonym o 0,5 bara. Nie zauważysz tego pod oponie, nawet ją kopniesz 2 razy. To dalej wygląda na czarno i okrągło, bo jest napompowana. 3 tygodnie jazdy z ciśnieniem obniżonym o 0,5 bara powoduje taką samą destrukcję, jak 18 lat na pumce w słońcu. To tak, żeby zobrazować. W oponie jest to teraz temat, więc jak macie dobrą cenę na 2-letnią oponę, która była właściwie sezonowana, a jej stopka nie jest tam zagnieciona, nie jest krzywa, czy ten element, który montujemy w ferdze, to ją kupujcie, bo z całą pewnością to będzie w pełni sprawna opona. Bo z kolei jak je zakładacie w swoim samochodzie, to nikt tych opon po 3 latach nie wyrzuca. I jeśli w porządku, są nowe, zawsze są dla was nowe. Więc jak kupujecie w sobie opony 2-letnie, to może naprawdę to ten dobry biznes zrobić. Ja też do swojego samochodu kupiłem ostatnio oponki na 3 lata i jestem zachwycony, bo zapłaciłem 43% tego, co kosztuje. Odniesienie do akumulatorów. Mi też zdarza się sprzedawać akumulatory starsze niż rok. Mamy w firmie coś takiego, co się nazywa ściana płaczu. Ustawiamy tam każdy akumulator, który ma więcej niż rok. Przeceniamy go. Po prostu robimy na to lepszą cenę, dajemy taką samą gwarancję i tak dalej, ale robimy to świadomie. Dobrze, nie zawracajmy głowy. Tam jest kamper Adama, tam będzie fajnie, tam zapraszamy. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz. Jesteśmy dla was dzisiaj na stoisku do Metry. Dziękuję, do zobaczenia.